Śląska uczelnia z międzynarodowym sukcesem. Akademia Śląska w Katowicach nawiązała współpracę z Demokratyczną Republiką Konga, czego efektem jest podpisana dziś umowa. Dzięki niej studenci kierunków architektonicznych uczelni zaprojektują nowoczesne rozwiązania dla Muandy, miasta w Kongo Środkowym. To również szansa dla samej Muandy, która zmaga się z problemami dostępności do wody i elektryczności. Już na początku grudnia pierwsza grupa studentów Akademii Śląskiej wyjedzie do Muandy, gdzie rozpocznie pracę nad projektami, które mogą odmienić codzienność jej mieszkańców. To efekt wielomiesięcznych rozmów, odbytych spotkań, jak m.in. to w czerwcu, kiedy to oficjalna delegacja przedstawicieli władz Demokratycznej Republiki Konga przyjechała do Polski. Podpisana oficjalnie w piątek umowa ma zapewnić możliwość współpracy badawczej, ale w przyszłości handlowej czy inwestycyjnej. Dla studentów to nowe szanse rozwoju. Zainteresowaliśmy członków rządu, którzy odwiedzili niedawno naszą uczelnię, że możemy dostarczać nowoczesne metody wytwarzania energii elektrycznej, której w tym kraju notorycznie brakuje, jak również systemów oczyszczania wody. No to jest powszechnie znane, że woda w Afryce niestety jest bardzo trudno dostępna, a jeżeli już jest, to jest zatruta, więc przy pomocy naszego instytutu, gdzie prowadzimy nowoczesne badania nowych form oczyszczania wody, to wszystko możemy zaproponować. Parmi les choses qui m'ont vraiment impressionné, c'est l'université. Là, je les félicite beaucoup. Et là, je profite pour lancer un message aux jeunes Congolais. Donc, il y a plusieurs filières ici. Et c'est moins cher. Avec 700 €, je crois, à peu près, 650 €, on peut déjà faire une inscription dans tous les domaines. Donc, on a le domaine de médecine, architecture, et puis il y a aussi la culture aussi, je pense. Et puis, infirmière. Santé aussi. Donc, il y a plusieurs domaines et là, on va essayer de conscientiser nos jeunes Congolais, d'apprendre l'anglais, comme ça, ils peuvent venir ici. Donc, ça, c'est ça vraiment qui m'intéresse très, 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 très bien. Et aussi, il y a aussi les projets d'eau. C'est très important parce qu'on a un problème d'eau. Bon, on va commencer, on va expérimenter peut-être avec Muanda. On a un problème d'électricité. Ils sont très doués en biomasse. Ils sont très, très doués. Et je crois qu'on a beaucoup d'opportunités de faire des affaires avec dans les jours à venir. Pan prezydent obiecał nam, że przekaże nam kawałek terenu, prześle do nas wszystkie wymagane mapy dla architektów, urbanistów i studenci w ramach swoich zajęć, w ramach konkursu będą mogli zaprojektować na przykład jakieś osiedle, ale pomyśleliśmy również o tym, żeby to nie było takie osiedle typowo wzięte z Europy. Będziemy mieli konsultantów z Demokratycznej Republiki Konga, którzy będą nam podpowiadali, jakie są tamtejsze zwyczaje, w jaki sposób tam się żyje, no bo oczywiście zarówno urbaniści, jak i architekci muszą projektować jakąś część miasta, o tym wszystkim pomyśleć. Rozpoczęcie nawiązanej i podpisanej umową współpracy w praktyce może rozpocząć się od razu. Zaawansowane prace projektowe studentów ruszą wraz z nowym semestrem w marcu. To kolejny owoc międzynarodowej współpracy uczelni, na której już dziś studiuje blisko 100 studentów z zagranicy.